Euro więcej niż najdroższy gołąb sprzedany w historii, Armando, ale ostateczna cena będzie dla nas niespodzianką. Za gwałtownym wzlotem cen rasowych gołębi wyścigowych stoją Chińczycy, którzy upodobali sobie to hobby w ostatnich miesiącach. Europejscy sprzedawcy już stroszą piórka. Nie ma innego kraju na świecie, w którym jest tak wielu hodowców gołębi. W Belgii to 20 tysięcy pasjonatów, którzy konkurują ze sobą na bardzo wysokim poziomie. To jak Liga Mistrzów. By zostać hodowcą, nie trzeba mieć anielskiej cierpliwości, ale przyda się gołębie serce.